czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam. Siła, odpowiedzialność, mądrość i honor to cztery filary, które budują kolejną formację męskiej tożsamości. O duchowości i wyzwaniach współczesnego mężczyzny porozmawiam dziś z moimi gośćmi w naszym radiowym studio. Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz są już Bartłomiej Chochla, Krzysztof Skrobiś i Mateusz Ostafil, których bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, szczęść Boże. Witam. Dzień dobry. Formacja męskiej tożsamości, bo o niej dzisiaj chcemy mówić, jest już w 10 rejonach w Polsce, tym także w Tarnowie. Skąd pomysł, aby pojawiła się kolejna grupa formująca męską duchowość? Tak naprawdę to jest odpowiedź na to, czego facet szuka. Formacja męskiej tożsamości tak naprawdę wywodzi się z pierwszej edycji EDK. I wtedy, kiedy ta pierwsza edycja była organizowana jeszcze w Krakowie, faceci, którą ją organizowali, no, zapytali się, no i co dalej? No i wtedy odpowiedź była taka, no to róbmy coś w Kościele. I takim właśnie pomysłem na swoje miejsce w Kościele było stworzenie formacji typowo dla mężczyzn i typowo takiej formacji, która no, musi się wpisywać w nasze życie. I stąd to zaczęło rozpropagowywać się po całej Polsce i doszło też do Tarnowa. W Tarnowie jest nas już 20 i cały czas się rozrastamy. No i widzimy, że ta formacja dla nas jako facetów przynosi owoce, ale też dla naszych rodzin jest w ogóle super takim motywatorem, że u nas w rodzinach też zmieniamy rzeczy, które dostrzegają nasze żony i nasze dzieci. No właśnie, chciałem od razu zapytać, jak reaguje rodzina, na przykład jak reagują wasze żony na informację, że należycie do jakiejś typowo męskiej, powiedzmy też chrześcijańskiej grupy? No moja żona mnie wypycha na te spotkania. Mówi, że kiedy jeszcze wcześniej nie chodziłem na to, a już jestem prawie 10 lat, no to byłem zupełnie innym facetem. A przez te 10 lat na tyle się zmieniłem, że ona w ogóle nie wyobraża sobie, że ja nie jestem w tej wspólnocie, bo ona widzi, że nie tylko ja się zmieniam, ale przy okazji zmienia się cała rodzina. Kiedy na przykład, nie wiem, ja wychodzę pobiegać, no to żona trochę czuje, nawet teraz, zaraz po połogu, że też musi coś zrobić. Kiedy widzi, ja też zachęcam całą rodzinę, czytamy Pismo Święte, no bo taki mamy też charyzmat w tej wspólnocie. Więc de facto to nie jest problem dla rodziny, więc tylko wartość dodana. Jako grupa opieracie się swoją formację na czterech wartościach, które wypływają z waszego kodeksu honorowego. Jak w praktyce wygląda realizacja tych czterech filarów męskiej tożsamości? Zanim opowiem, jak to w praktyce wygląda, chciałbym tutaj zaznaczyć, że te wartości nie wynikają. Mamy ten kodeks honorowy, ale ten kodeks honorowy został zbudowany na podstawie wartości ewangelicznych. Czyli to nie było tak, że ktoś sobie wymyślił, że takie wartości po prostu będziemy reprezentować, ale to było na podstawie czytania pisma i przemyśleń na ten temat. No ale wróćmy do tego kodeksu. Pierwszą naszą wartością jest siła i to było takie dla mnie największe odkrycie. Trochę się na tym bardziej skupię, bo dla mnie osobiście to było coś bardzo ważnego, ponieważ te pozostałe wartości, jak odpowiedzialność, mądrość i honor, jakoś starałem się realizować przed tym życiem we wspólnocie, tylko w pewnym momencie przyszło takie dorosłe życie, rodzina, remonty, choroby, inne rzeczy, no i tą siłę gdzieś tam zepchnąłem na bok, jako uznałem, że to jest po prostu hobby. A przyszedłem do wspólnoty, okazało się, no trzeba ćwiczyć, trzeba coś ze sobą robić. I to mi dało takiego kopa, że miałem dużo więcej energii. Duchowo też się dzięki temu rozwinąłem, ponieważ jakby nasze ciało jest świątynią ducha, a zaniedbując moje ciało byłem taki strasznie zdołowany, nawet już powoli w kierunku depresji szedłem. W momencie, kiedy podniosłem swoje ciało, mogłem się zająć kolejnymi rzeczami, czyli odpowiedzialność. I tutaj nie tylko branie odpowiedzialności za siebie, za swoją rodzinę, ale też działanie na rzecz innych, czyli różne mamy tutaj we wspólnocie akcje charytatywne, filantropijne, na przykład
jakiejś biednej rodzinie remontowaliśmy łazienkę pod Tarnowem, robimy różne, organizujemy różne zbiórki i tego typu działania. Mądrość. Tutaj skupiamy się głównie na rozwijaniu się w mądrości, ale też w duchowości. Pod tym też jest duchowość, ponieważ rozważamy skierowane do mnie Słowo Boże, ale też modlimy się, słuchamy innych, zastanawiamy się nad tym, jakie cele sobie stawiamy i czy one przynoszą dobre owoce. I na koniec honor, który to wszystko spina, ponieważ bez honoru byśmy nie realizowali tych celów, które sobie stawiamy. I honor właśnie spina to wszystko, żebyśmy i rozwijali się wszechstronnie, czyli w sile, w odpowiedzialności i w mądrości. Czyli widać, że między tymi filarami siła, odpowiedzialność, mądrość i honor jest bardzo dobry balans. Tak, dlatego właśnie to jest wszechstronny rozwój, bo to, co ja, tak jak mówiłem na początku swojej historii, że ja zaniedbałem tą jedną nogę z siłą i upadłem. Tak samo, gdybym skupił się tylko na sile, no to zaniedbałbym duchowość, odpowiedzialność, rodzinę mógłbym zaniedbać, mógłbym ćwiczyć, mógłbym biegać maratony, ultramaratony, ale na czymś innym moja rodzina albo ja bym ucierpiał. Mamy kolejne grupy, które powstają we wspólnocie Kościoła. Mamy już rycerzy Kolumba, mamy rycerzy Jana Pawła II, męski różaniec, wojownicy Maryi, popularne Józki. Wasza grupa jest kolejną, formacja męskiej tożsamości, bo taka jest pełna nazwa. Czy uważacie, że możemy mówić o jakimś takim przebudzeniu mężczyzn w Kościele i czym dla mężczyzny jest wiara i czego potrzebuje mężczyzna w Kościele? A może Kościół potrzebuje mężczyzn? Ja powiem tak, mężczyzna w Kościele potrzebuje miejsca na odpowiedzialność. Bo facet to jest taka prosta konstrukcja, że angażuje się wtedy, jak jest za coś odpowiedzialny. No pewnie każdy z nas facetów, jak założył rodzinę, ma dzieci, no to czuje się za nich odpowiedzialny. I tak samo jest w Kościele. Jeżeli wezmę za coś odpowiedzialność, to ja się będę w to angażować. Jedyną rzeczą, którą faceci potrzebują w Kościele, to otwartość właśnie na to, żeby przekazać jakąś odpowiedzialność facetom. Mhm. I tak jest na przykład u nas. Uważamy, że na przykład też służymy do mszy, bo uważamy, że jesteśmy w tym najważniejszym miejscu w Kościele właśnie podczas mszy. W tym się na przykład rozwijamy. Rozwijamy swoją wiedzę o liturgii, duchowość o liturgii. Dlatego to jest taka najważniejsza rzecz, to miejsce na odpowiedzialność, bo no nieraz tak patrzy się, jak się idzie na mszę świętą, no to oczywiście to wygląda tak, że w pierwszych ławkach są kobiety, później tam dzieci z rodzinami, a poza kościołem właściwie na drugiej stronie ulicy faceci, nie? No i tu właśnie jest taki problem, zresztą my nad tym też pracujemy i na tym też powstała ta wspólnota, że bierzemy odpowiedzialność za siebie, ale bierzemy też odpowiedzialność za Kościół. I tak naprawdę nie wyobrażamy sobie, żeby w tej wspólnocie ta kwestia odpowiedzialności jakoś w nas nie grała. Ja mam takie poczucie, że ta odpowiedzialność też jest między nami. Nieraz sobie pomagamy w przeprowadzkach, w jakichś tam nawet problemach życiowych. I ta odpowiedzialność jest za nas samych, za naszą rodzinę, ale też za wspólnotę. Mhm. Z jednej strony mówimy o nowych grupach męskiej formacji, ale też widzimy, i tutaj trzeba też jasno powiedzieć, że jest też pewien kryzys tożsamości. Może te grupy też są odpowiedzią i zaproszeniem dla tych, którzy przeżywają różne kryzysy, męskie kryzysy. Jakie mogą być przyczyny tego kryzysu współczesnego mężczyzny? Może Krzysztof coś powie, bo jeszcze nie pewnością, tak, z całą pewnością te tęsknoty męskiej duszy i ta mnogość formacji męskich, która się pojawia, to jest właśnie odpowiedź na ten kryzys męskości. On wynika z różnych powodów. Diagnoza taka najbardziej prawdopodobna, no to są te czasy wojenne, kiedy no i brak autorytetów, tak? Podczas wojny te autorytety zostały zlikwidowane. No i przez te parędziesiąt lat trwa odbudowa rodzin, autorytetów. Dlatego my jak gdyby jesteśmy tym, powiedzmy, powojennym trzecim pokoleniem, które zaczyna tą odbudowę, bo widzimy brak tej męskości. To też wynika, jak była ta, nie wiem, odbudowa kraju, no to ojcowie albo pracują na emigracji, albo spędzali zbyt wiele czasu, znaczy z konieczności, poza domem. No i wtedy za formację mężczyzn, synów były odpowiedzialne matki. No, a kobiety są zbyt uczuciowe, więc na początku
jeśli chodzi o wychowanie dzieci, są potrzebne, natomiast później rolę musi przejąć ojciec, to jest konieczność. Jak rozumiecie dzisiaj walkę duchową, którą musi podjąć współczesny mężczyzna? Znaczy, o co musimy dzisiaj walczyć? Znaczy, walka, znaczy jak sobie ustalimy cel, tak? Akurat w naszej formacji chyba większość naszych członków ma rodziny, ma żony, więc to jest nasza podstawowa odpowiedzialność i pierwsza misja, pierwszy cel, czyli, że tak powiem, zadbać o rodzinę, o dom, o dzieci i o żonę. Jeśli ten cel jest wytyczony, no to już jest kwestia później odpowiedzialności, żeby go po kolei zgodnie z jakimś takim harmonogramem, planem realizować. No a formacja jest też wspólnotą, dlatego no bardzo ja z kolei osobiście cenię sobie te nasze comiesięczne spotkania, gdzie każdy z nas daje sobie jakieś wskazówki, bo czasem wystarczy jakiś prosty element, jakiś drobny szczegół, na którego ja nie zwracam uwagi, a kolega mi zasugeruje, czy to w kontekście na przykład siły, tak? Że ja sobie zawsze wytyczałem tak ambitne cele, jeśli chodzi o siłę, że ich po prostu nie realizowałem w ogóle, tak? Przebiegnę 10 km. Oni mówią mi, przebiegnij sobie 1 km codziennie, nie wiem, 500 metrów, wyjdź, ubierz się, przebiegnij, tylko to realizuj regularnie, prawda? I nagle mi się lampka zaświeciła, że faktycznie. Wspomnieliście tutaj o comiesięcznych spotkaniach. No właśnie, jak w praktyce wygląda duchowość w męskiej formacji, męskiej tożsamości? Mamy te właśnie comiesięczne spotkania, które zawsze kończymy mszą świętą, ale też zaczynamy też spotkania od modlitwy i tutaj każdy z nas przygotowuje, wyznaczona osoba na dany miesiąc przygotowuje tą modlitwę i później mamy coś, co jest jakby, nie widzę tego nigdzie indziej, dyskusję na tematy właśnie formacyjne. Mamy przygotowane materiały formacyjne, ale to nie jest tak, że ktoś przychodzi i coś nam tam przeczyta, tylko my na ten temat rozmawiamy, jak my to widzimy. Często też dyskutujemy za żarcie, kłócimy się, może nie kłócimy, bardziej to jest taka... Wymiana zdań. Wymiana zdań, konstruktywna taka, że każdy może mieć inne zdanie u nas i w ten sposób właśnie rozwijamy tą swoją duchowość. Ktoś coś powie, coś może nas zszokować, a potem przez cały miesiąc nad tym pracujemy do kolejnego spotkania i okazuje się, że coś nowego odkrywam. Przez cały rok pracujecie w spotkaniach po to, żeby potem udać się na poligon duchowości. Tak, to jest nagroda. No właśnie, tak, tydzień temu chyba byliście na poligonie duchowości. Tak, powiedzcie dwa słowa jeszcze na ten temat. No w tym roku był poligon bardzo wyjątkowy, ponieważ nasz lider nie zapowiedział nam, gdzie się wybieramy. Mieliśmy tylko spakować jak najmniej rzeczy i być przygotowanym na wszystko. Okazało się, że nasz lider kupił bilety do Rzymu. I polecieliśmy do Rzymu i przeszliśmy drogą... Tak po prostu. Tak, po prostu. Przeszliśmy 40 kilometrów, najpierw przez Via Appia Antica z lotniska do centrum Rzymu, a później taką drogą świętego Filipa Neri pomiędzy 7 bazylikami, w sumie 40 kilometrów w nocy po Rzymie. Wszystko, co powiedzieliście, jest bardzo zachęcające dla naszych słuchaczy, szczególnie dla męskich słuchaczy. No właśnie, jak można zapisać się do formacji męskiej tożsamości w Tarnowie? Przede wszystkim trzeba wejść na stronę formacjamt.pl i tam jest przycisk dołącz, ale można też śledzić nas na Facebooku. Mamy, właśnie Krzysiek prowadzi naszego Facebooka rejonowego FMT Tarnów i można tam też się do nas odezwać. Ale na tym miejscu chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo często jakby namawiam znajomych, kolegów, żeby dołączyli do nas i każdy mi mówi, nie mam czasu. Mam rodzinę, dzieci, dom, praca i tak dalej. Nie mam czasu na kolejną aktywność. I mnie też się tak wydawało na początku, ale to w FMT nie chodzi o to, żeby to było jakaś ucieczka od tych naszych codzienności, ale że to jest nasz styl życia. Te spotkania formacyjne i ten program formacyjny nam pomaga żyć lepiej tym życiem, które mamy. Bardziej się w to angażować i zwiększać jakość naszego życia. Formacja Męskiej Tożsamości to kolejna męska grupa, do której zapraszali dzisiaj jej członkowie, a moi goście Bartłomiej Chochla, Mateusz Ostafil i Krzysztof Skrobisz, którym bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy.